partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Gdy internet jeszcze nie istniał, odpowiednikiem portali wiedzy były książki. I jak w świecie wirtualnym mamy małe stronki, duże strony i portale tematyczne, tak niegdyś istniały tematyczne biblie, które każdy miłośnik danej dziedziny wiedzy musiał znać. O takich pozycjach będę chciał nakręcić kilka filmów, a dziś zacząć chcę od nowoczesnych zabawek. Ponad 500 stron wiedzy o elektronice już robi wrażenie. A szczególnie, gdy uświadomimy sobie, że nie jest to podręcznik akademicki, lecz pozycja popularno-naukowa, poświęcona, nazwijmy to, elektronice entuzjastycznej. Użyłem takiego określenia, ponieważ jest najtrafniejsze. Książka nie zawierała przepisów zgromadź to i to, zlutuj według schematu, uruchom zgodnie z kolejnością i ciesz się działającym urządzeniem. Poszczególne rozdziały budziły wyobraźnię i opowiadały o rzeczach na co dzień zupełnie niespotykanych. Od zwierząt, robotów, przez budowę lasera, po możliwość podsłuchiwania satelitów. Dlatego jest to propozycja nieobojętna. Z jednej strony szalenie kreatywna i zmuszająca do działań, łącznie z szukaniem rozwiązań w bibliotekach i wśród bardziej doświadczonych kolegów. Z drugiej bywała zniechęcająca, bo nie jeden projekt pozbawiony komentarza dotyczącego uruchamiania, czy powiedzmy sobie szczerze, bardziej fantastyczny niż praktyczny, powodował, że młody konstruktor rezygnował, chowając martwe urządzenie głęboko w szufladzie. Zacznijmy od spisu treści, bo jest jej ogrom i nie sposób przedstawić wszystkiego. Lecz zanim, rzućmy okiem tutaj. W filmie wystąpiło ostatnie, o ile mi wiadomo, wydanie z roku 76. Było już szóstym z racji sporej atrakcyjności często wznawianym. Plotki donoszą, że pierwsze i drugie z wczesnych lat 60. różnią się znacznie. Pierwsze bazowało głównie na lampach, drugie na tranzystorach. Kolejne już nie różniły się znacząco. Jak wspomina autor, wszystkie wydania przekroczyły nakład 200 tysięcy egzemplarzy i zostały przełożone na 4 języki, a całość zawiera aż 750 opisów różnych urządzeń zgrupowanych w 21 rozdziałach. Mamy tutaj zatem oprócz obowiązkowych działów wstępnych o podzespołach i uruchamianiu urządzeń kolejne tematy. Prostych projektów typu radio, wzmacniacz, zegar i tym podobnych. Następnie szalenie wtedy modny temat miniaturowych magnetofonów. Eksperymentalne wówczas źródła energii przekształciły się dziś w jedną z największych gałęzi branży – źródeł odnawialnych. Elektronika w domu to dzisiejszy smart home. Następne działy elektroniki rozrywkowej to różnego rodzaju zabawki, które dziś obowiązkowo bazują na mikroprocesorach. Mamy dział foto, ten zdecydowanie się przekształcił, i dział muzyki. Tutaj retro wciąż się dobrze trzyma. Dział elektroniki w samochodzie nie jest aż tak rozbudowany, jakie wykazywał wtedy i nadal wykazuje zainteresowanie. W końcu mamy cybernetykę, czyli coś, co wtedy się zaczynało, a dziś stanowi trzon elektroniki. Bionika to znowu temat, który wciąż nie wyszedł poza eksperymenty, choć pół wieku temu obiecywano sobie wiele. W końcu jest elektronika edukacyjna i praktyczna, łącząca bardzo różne urządzenia. Elektronika w służbie sportu także się tu znalazła oraz bardzo popularna wówczas łączność bezprzewodowa. Ostatnie tematy to elektronika w medycynie i tam, gdzie dziś robi się największe ciemne interesy. Przejdźmy teraz do wybranych szczegółów. Pierwsze rozdziały to pobieżny opis elementów, sposobów i umiejętności. Dominuje tu obecnie już zapomniana troska o nieprzegrzewanie elementów, co było konieczne w wypadku powszechnie wtedy stosowanego germanu. Rzut oka na obudowy urządzeń zarazem pozwala nam zapoznać się z panującą wtedy modą. Inna sprawa, że dostępność takich obudów właściwie poza produkowanymi jako części zamienne rozwiązań seryjnych była żadna.
Układy scalone nawet w roku 76 stanowiły nowość i amatorzy witali je z radością. Oszczędzały mnóstwo pracy i zwykle też potrzebę stosowania transformatorów w torach audio. Dekada ta stanowiła jedyną w dziejach hybrydę lamp i tranzystorów. Zatem pojawiają się tutaj nie tylko poradniki ustawiania punktów pracy jednych i drugich, ale porównywano obie technologie, wprowadzając w świadomość elektroników nowe, czyli półprzewodniki. Z ciekawostek znalazłem tutaj zestaw do dobierania pojemności, wykorzystujący potęgi dwójek. W zasadzie utopijny z braku możliwości stworzenia takiej baterii kondensatorów. Chyba że ktoś miał ich worek, dokładny miernik i mógł sobie dobrać zestaw. Trafiło tu zdjęcie, wtedy zdecydowanie fantastyczne. Symulacje dopiero ruszały i oczywiście w Polsce były dostępne jedynie na stronach zachodnich wydawnictw, przemycanych w ramach powrotów tych, którzy zostali wyróżnieni możliwością odwiedzenia targów gdzieś na zachodzie. Epoki miały swoje standardy i takie tutaj zobaczymy. O ile w ogóle standard był jeden, to w szczegółach różnic było wiele. Uczyliśmy się też kodów barwnych, dopiero powszechnie wprowadzanych. Z projektów zdecydowanie niepraktycznych można znaleźć układ zastępczy tranzystora wysokonapięciowego. Nie wiem, czy ktokolwiek coś takiego wykonał i użył, choćby ze względu na cenę. Oto ciekawa porada, mogąca przydać się i dziś. Element, którego nie można przegrzać, należy lutować, zanurzając go w wodzie. Sprytne i warte stosowania. I jeszcze ciekawostki zastępowania jednego drugim. Przykład, jak zrobić trudno dostępny tyrystor z tranzystorów. Oraz jak zdobyć fotodiodę, fototranzystor i ogniwa słoneczne, rozwalając tranzystory. Metody identyfikacji wyprowadzeń tranzystorów i przy okazji sprawdzania ich sprawności nie zmieniły się w ogóle. Oto ciekawostka. Najprostszy woltomierz, który używa neonówki, a skalą jest gałka potencjometru. Po wyskalowaniu można było z tego otrzymać urządzenie o dokładności kilkuprocentowej. Woltomierze o rezystancji wewnętrznej większej od kilku kiloohmów można było tworzyć na drodze elektronicznej. I mamy tutaj rozwiązanie przebrzmiałe na lampach oraz przyszłościowe na tranzystorach. Kolejna rzecz zapomniana w mrokach dziejów. Określanie jakości elementów półprzewodnikowych za pomocą oscyloskopu. Warto sobie tę rzecz przetestować. Zanim nastały diody świecące, wskaźniki wysterowania czy osiągnięcia założonego poziomu wykonywano z udziałem żarówek. W 70-tych latach pojawiły się pierwsze LEDy, więc wskaźniki ewoluowały. A oto następna ciekawostka, wykrywacz pola magnetycznego z lampowego wskaźnika do strojenia. Rzecz bardzo przydatna także dziś. Urządzenia tak zwane różne rozpoczyna seria generatorów, czyli coś, co dziś zwykle zastępuje się gotowym piszczadełkiem. Ciekawostką tutaj pokazaną jest źródło darmowego napięcia, wykorzystujące nośną wybranej stacji radiowej. Trzeba będzie to kiedyś przetestować. Kolejna seria różnego rodzaju wzmacniaczy. To bardziej dyskusja na temat, niż rozwiązania praktyczne, których w książce zabrakło. Dział, który kochało wielu. Najprostsze odbiorniki radiowe o bezpośrednim wzmocnieniu i jeden reakcyjny. Autor nie był zbyt okrutny dla młodych elektroników i zamieścił dokładne rysunki cewek, stanowiących piętę achillesową takich urządzeń. Trafił się też odbiornik na układzie scalonym, jak to autor określał, do wbudowania w kopertę po zegarku. No, może przy dużym samozaparciu. Zawitały tutaj dwa wtedy popularne rozwiązania. Użycia transformatorów dzwonkowych, będących chyba jedynym podzespołem tego typu, powszechnie dostępnym i odpornym na zwarcia, co czyniło go przydatnym do zabaw. Drugie to układy dopasowujące różnego rodzaju mikrofony do wejść wzmacniaczy. Obecnie w takich rozwiązaniach używa się taniutkich elektretów. Wówczas tego, co akurat było pod ręką. W końcu mamy rzeczy konkretne. W dziale zegarów nie istnieje jeszcze żaden zrealizowany w pełni elektronicznie, ale rozwiązania elektromechaniczne były już powszechne w użyciu. Dział magnetofonów z pewnością był oblegany. Najprostsze rozwiązania nadawały się najwyżej do zabawy, a i tak angażowały sporo nakładów, zwłaszcza mechanicznych.
Taki obrazek sprawiał jednak, że chętnych na stworzenie urządzenia było wielu. O ile elektronika nieco bardziej zaawansowanego urządzenia nie była mocno skomplikowana, silnik nie posiada żadnego stabilizatora. To już rozwiązania mechaniczne stanowiły dla większości wyzwanie. Szczególnie ciężko było osiągnąć sprawne prowadzenie taśmy, bez wkręcania i zawijania. Dodać należy, że szybkość przesuwu zależała od jej ilości na szpulce zwijającej. Co ciekawe, tak prymitywne urządzenia produkowano także seryjnie. Proponowany detal można było wykonać z tarczy zwykłego telefonu. Czas na światełka. Prosty zestaw choinkowy to nie jest to, co popieram. Brak tutaj izolacji galwanicznej i mamy wysokie napięcie. Ale właściwie tak pracują wszystkie popularne lampki choinkowe. Tutaj mamy już układy mrugające, bazujące na rozwiązaniach mechanicznych albo elektronicznych. Trzeba pamiętać, że zanim spopularyzowały się tranzystory, reklamy świetlne często były przełączane czysto mechanicznymi układami. Domowe przydasie, czyli świecące się włączniki oświetlenia, układy zabezpieczeń odgromowych oraz regulatory mocy, w tym taki z użyciem nowości, tyrystora. Sterowniki czasowe to inna historia. Najprostsze rozwiązania wykorzystywały budzik i mikrostyk uruchamiany śrubą nakręcającą dzwonek. Prymitywne, ale działało. Sekretarka była wtedy jeszcze sekretarzem. Tutaj widzimy, jak zrealizować taką za pomocą magnetofonu szpulowego. Co ciekawe, użycie czterościeżkowego magnetofonu upraszczało projekt, ale te przestały być dostępne z chwilą spopularyzowania się magnetofonów kasetowych. Popularne były wtedy także przystawki głośnomówiące, które zgodnie z przepisami z telefonem mogły być sprzężone wyłącznie indukcyjnie. Wielu pewno pamięta próby wykonania automatu akwariowego, zwłaszcza modułu karmiącego rybki, wykonywanego z licznika impulsów telefonicznych. Stacje pogodowe także zmieniły się diametralnie. Kiedyś były to urządzenia czysto mechaniczne. Szczerze powiedziawszy, rozwiązanie miernika wilgoci raczej nie działało. No i w końcu jeszcze jedno urządzenie domowe, czyli zamek szyfrowy. Niepraktyczny, ale działający. Przy wielu przełącznikach bezpieczny, o ile nie dało się włamać do samej skrzynki. Czas na zabawę. Kolejki przynosiły najwięcej radości i przynoszą także dziś. Nadal są drogie, choć zdecydowanie bardziej dostępne. W książce dla elektroników oczywiście patrzy się na nie z tego punktu widzenia, więc mamy tutaj rozwiązania sterowania makietą, różnego rodzaju zasilacze, także pozbawione pojemności, podające prąd impulsowy, skuteczniej ruszający silnikami na niższych obrotach. Pojawia się także rozwiązanie elektronicznego bezpiecznika, niezbędnego w przypadku zabaw kolejką z użyciem baterii czy zwyczajnych zasilaczy. W końcu mamy tu przykłady użycia diod do realizacji różnych zadań, w tym także do tworzenia sterowań dwukanałowych. W bardziej rozbudowanych wersjach zrealizowano automatyczną sygnalizację świetlną, nawiązującą do tego, co można spotkać w realnym świecie. I jeszcze możemy zobaczyć odbiorniki sygnałów analogowych zdalnego sterowania, umożliwiających regulowanie szybkości szeregu lokomotyw, korzystających ze wspólnego zasilania, a nawet możliwość zapisu takich sygnałów na taśmie magnetofonowej, która umożliwiała realizację w pełni automatycznych makiet. Robiło to wrażenie wtedy, robi i dziś. A skoro jesteśmy w świecie kolejek, czas na świat modeli samochodów. Tutaj widzimy głównie mechaniczne rozwiązania podwozi i mechaniczne zliczanie okrążeń z wykorzystaniem liczników impulsów telefonicznych. Budowanie torów dla samochodów wyścigowych nie było tak popularne jak kolejek, ale tańsze. My, dzieci PRL-u, mogliśmy najczęściej o takich rzeczach tylko pomarzyć. A oto już wersja specjalna, czyli tor dla ścigających się łodzi. Musiał być wodoszczelny, więc pracy z tym było sporo. Oto jedna z tych niespotykanych dziś ciekawostek. Mechaniczny pilot zdalnego sterowania. O ile odbiornik to już elektronika, nadajnik sygnałów o odpowiedniej częstotliwości to specjalnie ukształtowana trąbka. Muszę to kiedyś zrealizować w formie współczesnej. Jeden z nielicznych projektów wykorzystujących cyfrowe układy scalone.
Elektroniczna kostka była bardzo popularna wśród amatorów zaczynających swoje przygody ze scalakami. Urządzenia dla fotografów praktycznie wymarły. Wtedy jednak namiętnie produkowano różnego rodzaju światłomierze powiększalnikowe, zegary ciemnicowe i oczywiście lampy błyskowe, które we wydaniach fabrycznych były dość drogie. Jeśli tylko posiadało się żarnik, reszta była już prosta do zbudowania. Elektronika i muzyka jest mi bliska i zawsze miała swoich fanów. Pół wieku temu było skromnie, więc w dziale gitar możemy znaleźć proste przystawki zwane wibratorami, które tak naprawdę dawały efekty tremolo. Przestery natomiast są proponowane fanom mocnego uderzenia, jak wtedy określano wszystkie zespoły grające nieco głośniej. Wśród syntezatorów jest biednie, proste jednogłosowe piszczki, ale znajdziemy też podstawy budowy instrumentów polifonicznych. Niestety ten temat jest tutaj jedynie zaznaczony. Z ciekawostek możemy znaleźć teremin, czyli instrument, na którym gra się rękoma, sprzęgając ze sobą dwie anteny. Oryginalne wtedy i dziś. I jeszcze jeden nietypowy pomysł, warty rozważenia. Układ wydający dźwięki w oparciu o wirujące przesłony ze wzorami. Trochę taki krewny pianoli, bardziej nadający się do muzyki eksperymentalnej. Tutaj także zamieszczono schematy kolorofonów, stanowiących wtedy raczej uzupełnienie koncertów niż domowego kącika audio. Rodząca się stereofonia także skłaniała do poszukiwań. Autor proponował doświadczenia z tak fantastycznymi rozwiązaniami. A oto znowu ciekawostka. Mikrofon z ekranem parabolicznym do podsłuchiwania ptaków. Kolejna rzecz, którą warto byłoby przetestować. I już bardzo oryginalne urządzenie. Mikrofon rezonansowy, współpracujący z szeregiem rurek wzmacniających wybrane częstotliwości. Jakość mocno dyskusyjna, za to czułość i kierunkowość obiecująca. W dziale samochodowym oczywiście znajdziemy autoalarmy, elektroniczne zapłony i przydasie, niestosowane wtedy seryjnie. Elektronicznie sterowane przerywacze kierunkowskazów, obrotomierze czy znienawidzony dziś przez wielu sygnalizator niezapiętych pasów. Trafił się tutaj także opis uniwersalnej latarki serwisowo-sygnalizacyjnej. Dział automatyki i robotyki sięgał absurdu i fantastyki. Lecz na Zachodzie produkowano seryjnie te wszystkie sztuczne zwierzątka, zwykle co najwyżej podążające za światłem albo ustaloną wcześniej drogą. Z pewnością były to zabawki edukacyjne i ich współczesne odpowiedniki nadal najczęściej stanowią bardziej sztukę dla sztuki niż urządzenia praktyczne. Nazewnictwo też wydaje się dziś odległe. Schemat cybernetycznego Super Azora zdecydowanie kojarzy się z wczesnymi dziełami Lema. Ilustracja robotów, zapewne pochodząca z wcześniejszych wydań, ze złotych czasów fantastyki, sama w sobie stanowi dziś wartość. Wśród szczegółów konstrukcyjnych znajdziemy opis ramienia czy głowy, jednak są to projekty, które nie przetrwały prób czasu, choć ogólne założenia działają nadal. Robot Ars gada tylko dlatego, że ma wewnątrz nawiniętą taśmę z nagraniami. Na targach jednak z pewnością karierę robił. Znajdziemy też robota o imieniu Ewa, zapewne jest to wczesna wersja kolejkowego robota z alternatyw. Zostawmy już te szalone zabawki. Komputerów w książce jeszcze nie ma z powodów wiadomych, lecz małe maszyny liczące, będące kopiami dużych używanych zawodowo, pojawiły się tutaj. Ciekawy musi być odpowiednik suwaka logarytmicznego i ten warto byłoby kiedyś zbudować. Komputer jednak się pojawił, używa przekaźników i jest bardzo ciekawy z punktu widzenia zasad działania. Oczywiście jest to model 4-bitowy tylko, lecz działa. Był dalekim krewnym Altaira 8800, który dysponował podobnym panelem, choć tamten wykorzystywał już normalny procesor. Przekaźniki impulsów mięśniowych czy myśli do sterowań zahaczały o fantastykę wtedy i teraz. Dokładność i konkretność nie wychodzi w tym przypadku poza fazę eksperymentalną. W dziale wysokich napięć natomiast pojawiają się generatory umożliwiające przeprowadzanie niezdrowych doświadczeń. Te pomysły nic nie straciły na popularności i nadal wielu młodych entuzjastów składa takie fabryki piorunów. Pojawił się także opis rubinowego lasera, dostępnego dla każdego właściciela rubinowego pręta.
i rurki wyładowczej o odpowiednim kształcie, czyli w zasadzie niedostępnego. Ciekawym pomysłem jest przepis na zbudowanie planetarium, lecz w realizacji utopijnym. W praktyce na coś takiego mogły sobie pozwolić tylko instytucje ze sporym budżetem. Na koniec kilka praktycznych urządzeń. Elektryczny pastuch, który karierę robi nieprzerwanie do dziś. Wykrywacze metalu, dopiero zaczynające swoją masową karierę. Można tylko pozazdrościć ich właścicielom w tamtych czasach, gdy wszystkie dziś już wyeksploatowane stanowiska wciąż czekały na odkrycie. Pojawiły się także różnego rodzaju wykrywacze promieniowania radioaktywnego. Bazujące na liczniku Geigera miały wymiar całkiem praktyczny. Na szczęście nie było okazji tego sprawdzić. Z ciekawostek, które obecnie stanowią standardy, mamy tutaj frezarkę sterowaną programowo, tutaj kartą dziurkowaną oraz zapisem na taśmie magnetycznej. Dziś się tak tego nie robi, ale przez jakiś czas tak wyglądały standardy. Podobnie jest z tablicą wyników sportowych, która tutaj jest kodowana za pomocą matrycy diod. Skuteczne, choć obecnie przestarzałe. Słynny, bo pojawiający się w wielu opracowaniach, telefon fotoelektryczny nie działał ze względu na bezwładność żarówki, ograniczającej mocno pasmo. Ale już taki z lustrem modulowanym mową mógł pracować poprawnie i jego zasięg zależał od precyzji wykonania optyki skupiającej wiązkę. Termometrowi lekarskiemu złożonego z takich elementów raczej bym nie ufał. Podobnie jak usypiaczowi o takiej konstrukcji. Zwłaszcza, że należało na siebie ubrać coś takiego. Za to jonizator powietrza zrobił ostatnio większą karierę i zasada jego działania wiele się nie zmieniła. I na sam koniec źródło szumu białego, który podobno także miał pomagać w zasypianiu. Tutaj szumi nam dioda. I coś dla lubiących patrzeć w górę. Odbiornik radiowy pracujący w zakresach, w których nadawały budzące wtedy wielki entuzjazm sztuczne satelity. Jak więc widać, książka stanowiła bardziej informator o świecie elektroniki niż zbiór gotowych przepisów do wykonania. Często była za to krytykowana, ponieważ zawierała nieścisłości i traktowała tematy powierzchownie. Jednak intencją autora było przybliżenie nam świata elektroniki nowoczesnej i niekoniecznie dla nas dostępnej. A ja mam miłą wiadomość, tym razem dla moich drogich patronów. W przyszłym tygodniu jeden z nich otrzyma ode mnie egzemplarz 5. wydania w całkiem ładnym stanie i co najważniejsze, kompletny. Jeśli ktoś chce jeszcze spróbować szczęścia, zapraszam do odwiedzenia mojego konta Patronite. Do widzenia.